Dzień dobry, Marzena Machniak. Witam Państwa 20 września w czwartek, piękny, słoneczny dzień i zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy o zmaganiach sportowych osób niepełnosprawnych. Sprawdzimy też, jak toczą się prace budowlane na Leszczyńskiej. Na terenie drugiego liceum ogólnokształcącego po raz 16 odbyła się paraolimpiada organizowana przez Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W rozgrywkach wziął udział około 400 podopiecznych warsztatów terapii zajęciowych i placówek specjalnych z całego województwa. Przy okazji odbył się także festyn dla najmłodszych na zakończenie lata. Po raz 16 w Legnicy w szranki stanęły osoby niepełnosprawne z całego województwa. To przede wszystkim możliwość do integracji różnych środowisk, a przy okazji odbył się festyn dla najmłodszych z okazji zakończenia lata. I myślę, że będzie dużo radości, bo zgłosiło się 22 placówki, warsztaty terapii, szkoły specjalne, ale także dzieci od przedszkoli, tutaj z całego subregionu. Jest ponad 1000 zgłoszeń. 400 było niepełnosprawnych, pozostali zdrowe dzieci. Sport w każdej postaci to przede wszystkim doskonała forma terapii dla osób niepełnosprawnych. Sama, gdy jeszcze pracowałam, to czekałam z tutaj jeden na treningi, bo wtedy mogły zejść ze mnie wszystkie te emocje, które w pracy się zbierały. A od niedawna sport jest moją pracą i sposobem na życie i tak naprawdę trenuję uczniostwo i temu się oddaję tak do końca. No i naprawdę trzeba wiele dać z siebie, ale też wiele od sportu można otrzymać. Dobry humor i zabawa towarzyszyły wielu legniczanom, którzy wzięli udział w paraolimpiadzie, jak choćby Przemysławowi Jurczakowi, który z synem Jakubem brał udział w slalomie na wózkach. Jemu nie, ma takie serce do walki, że dzięki niemu i tato się ruszył z domu, także polecamy innym tak samo. Tym bardziej on mówię, zaczyna już triatlony, żeśmy robili, także polecamy wszystkim, żeby dzieci ruszyli z domu. Osoby niepełnosprawne nie różnią się niczym od tych sprawniejszych, a na co dzień z chęcią również uprawiają wiele sportu. Na rowerach się jeździ, biega się, na nie, się chodzi. Ja trochę na rowerze jeżdżę, ale rzutem piłką lekarską nie trenuję. Jeździ. Ale trzeba w końcu się w ruchu być, a nie. A jesteście tutaj po raz kolejny, czy przyjechaliście pierwszy raz? Po raz kolejny. Po raz kolejny. A to może już macie jakieś medale na swoim koncie? Ja chyba w 2012 złoty medal za rzut piłką lekarską. Uczestnicy brali udział w wielu konkurencjach, m.in. w rzucie piłkami do kosza, zbijaniu kręgli, strzelaniu z łuku i wielu innych. Remont ulicy Leszczyńskiej trwa, a wykonawca już trafia na niespodzianki. W trakcie robót okazało się, że trzeba poprawić kanalizację deszczową, która okazała się mocno uszkodzona. Trzeba powoli przygotować się jednak, że Leszczyńska będzie całkiem zamknięta, a kierowcy pojadą Głogowską. Prace przy przebudowie Leszczyńskiej zaczęły się miesiąc temu i są na pierwszym etapie, czyli od ulicy Ścinawskiej do mostu nad Czarną Wodą. Choć to dopiero początek, to wykonawca już napotyka nieprzewidziane komplikacje. Pod tytułem znaczne uszkodzenia na kanalizacji deszczowej. W tej chwili pracują tam na kanalizacji, w związku z tym na górze nie widać zbyt dużo ruchu, ale przygotowujemy się do przebudowy zatoki autobusowej, została rozebrana, no i zaczęliśmy układać pierwsze krawężniki i szykujemy stabilizację, czyli pierwsze podbudowy nośne pod ulicę. Zarząd Dróg Miejskich nie wyklucza, że pojawią się jeszcze inne utrudnienia dla wykonawcy. Pod tą ulicą jest kanał Młynówki, który nie ma naniesionej dokładnie lokalizacji na mapach. Dopiero jak będziemy kopać, to się okaże, którędy ona idzie i czy nie trzeba będzie robić dodatkowych zabezpieczeń. Przygotowywana jest organizacja ruchu zastępczego związana z kolejnym etapem prac przy Leszczyńskiej. Będziemy zamykać drugą jezdnię. Główne założenia tego objazdu to już zaczną się przejazdy ulicą Głogowską. Teraz na razie jeszcze ta ulica nie jest mocno obciążona przejazdami, ale zaczniemy jeździć ulicą Głogowską. Przebudowa Leszczyńskiej to koszt około 3,5 miliona złotych. Prace powinny zakończyć się z ostatnim dniem listopada. Do Legnicy na pierwsze forum transportowe zjechali się goście z całej Polski. Wśród podejmowanych z ekspertami zagadnień istotnych w transporcie były m.in. kwestie RODO, legalnej pracy obcokrajowców czy regulacje godzin pracy kierowców oraz minimalne płace w Europie. Wypłaty płatnicze dla
Pierwsze forum transportowe przygotowane przez kancelarię Mavo Group w Legnicy miało zupełnie inny charakter niż klasyczne sympozja i konferencje. Przygotowaliśmy ekspertów, którzy bezpośrednio odpowiadają na pytania zadane przez klientów, więc można powiedzieć nie to, co przygotował ekspert dla nich, tylko to, co chce wiedzieć klient, pyta i uzyskuje odpowiedź. Myślę, że to jest najlepsza formuła, kiedy możemy na bieżąco zadawać pytania, jeśli mamy jakieś wątpliwości, to żeby na bieżąco, żeby nam te kwestie nie uciekały. Nie jestem zwolennikiem tego typu formuły, dlatego że uważam, że jest po prostu ciekawsza i bardziej efektywna. Wykłady niekiedy są ciekawe, a niekiedy są po prostu nużące. Absolutnie wolę taki bardziej dynamiczny, luźny charakter rozmów. Zresztą myślę, że jest tutaj dużo firm, w których pracują fachowcy i taka wymiana doświadczeń z tak zwanego pola boju jest chyba najlepszym sposobem na uczenie się. Forum ściągnęło do Legnicy przedstawicieli branży transportowej z całego kraju. Takie wydarzenie w popularnej gałęzi przemysłu jest dla Legnicy szansą na przysłowiową reklamę. Legnica jest świetnie usytuowana transportowo, jeżeli popatrzymy o komunikację, czy kolejową, czy drogową, tak jak Mavo się tutaj wpisuje, S3, A4, prawda? To pokazuje, że jest bardzo ważnym punktem na mapie nie tylko Dolnego Śląska, ale i Polski. I uważam, że takie inicjatywy, jakie powstała z ramienia Mavo, jest bardzo dobrą inicjatywą. Podczas forum podejmowano zagadnienia z 6 działów kluczowych w firmach transportowych. Kwestie zatrudniania obcokrajowców jako kierowców wyjaśniała Straż Graniczna. Były zagadnienia księgowości, RODO, płace minimalne na terenie Europy oraz taryfikator kar w transporcie drogowym. Grzegorz Niemyjski zaprezentuje cały kształt swojej twórczości podczas wystawy, którą będzie można podziwiać w Muzeum Miedzi. Wernisaż prac rzeźbiarza i plastyka odbędzie się w piątek o godzinie 17. Przypomnijmy, że jest on autorem m.in. ringu czy pomnika zesłańców Sybiru. Grzegorz Niemyjski na wystawie prezentuje przekrój swojej bogatej twórczości. W Muzeum Miedzi można znaleźć jego pracę o tematyce religijnej. Tematy takie religijne, sakralne są mi bliskie ze względu na wiarę, na wychowanie w tej kulturze judeo-chrześcijańskiej i w naszej cywilizacji tutaj polskiej. I odnoszę się między innymi na przykład do wydarzenia z ostatnich lat w Legnicy, a mianowicie do cudu w kościele świętego Jacka, do tego wydarzenia o znamionach cudu, to się chyba tak nazywa, eucharystycznego. Jest to moja taka interpretacja bardzo plastyczna. Pracę legnickiego plastyka i rzeźbiarza podziwiać można także każdego dnia. Znamy Grzegorza Niemyckiego z ikonicznych rzeźb, które znajdują się w rynku naszego miasta, Legnicy, a także ostatnie jego monumentalne dzieło, pomnik ze słońcem Sybiru, który znajduje się właśnie na ulicy Wrocławskiej. Natomiast tutaj Państwo zobaczycie, oprócz tych rzeźb, które będą zasygnalizowane w postaci fotografii, przede wszystkim wielkoformatowe rysunki. Najbliższą sercu dziedziną legniczanina jest rzeźba, choć na wystawie znajdziemy również efekty jego pracy medalierskiej czy plastycznej. Nie bez kozery nosi ona nazwę cały kształt. Kształt jest bardziej pierwotnym słowem od słowa forma. Jest to polskie słowo, polsko brzmiące, tak szeleszczące ładnie i jest w sensie rzeźbiarskim bardziej podstawowe. To znaczy, żeby zaistniała forma, musi być najpierw ukształtowana. Dlatego nosi tytuł wystawa cały kształt. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 21 września o godzinie 17 w Muzeum Miedzi. Tą informacją żegnam się z Państwem. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze w imieniu Mateusza Bęsza na wciąż letnią prognozę pogody. Do zobaczenia, do usłyszenia.